Innowacja w biznesie jest kluczowa. Pytanie, czy w HR-ze również innowacja jest czymś ważnym? Zdecydowanie tak. Zazwyczaj przez innowacje rozumiemy jakieś duże wynalazki, kojarzymy ją z kreatywnością. W biznesie innowacja to najczęściej są drobne rzeczy, jakieś drobne usprawnienia, jakieś drobne zmiany. HR właśnie takie zmiany w firmie wprowadza. Te usprawnienia, te drobne zmiany najczęściej prowadzą albo do obniżenia kosztów, albo prowadzą do zwiększenia wartości, którą firma daje swoim klientom. Innowacje mierzymy w biznesie wzrostem produktywności, albo szerzej mówiąc, wzrostem efektywności. Jak HR może się przyłożyć do poprawy efektywności firmy, do wzrostu jej wartości? Popatrzmy na przykłady. Ewa wprowadziła zmianę w strukturze organizacyjnej firmy, polegająca na tym, że zmniejszyła ilość poziomów organizacyjnych, spłaszczyła strukturę. Ewa jest osobą na wysokim stanowisku i wprowadza duże zmiany. Ta zmiana miała realny wpływ na wyniki firmy poprzez obniżenie ilości stanowisk, czyli kosztów, i poprzez zmniejszenie kosztów związanych z komunikacją pomiędzy poziomami organizacyjnymi. Ale najczęściej zmiany, które HR wprowadza w biznesie, to są takie drobne rzeczy. Popatrzmy na przykład Jacka, który jest menadżerem liniowym, zarządza paroma osobami. Jacek przeanalizował raporty, które tworzy jego zespół i doszedł do wniosku, że zamiast trzech mógłby robić jeden. Nie była to duża zmiana, niemniej jednak zmniejszyła pracochłonność. I gdyby takich zmian było więcej, takich innowacji, to wtedy firma mogłaby zaoszczędzić i zmniejszyć pracochłonność całego procesu raportowania. To są zmiany, które HR wprowadza w firmie. Co jest istotą tych zmian? Trzy rzeczy. Po pierwsze, musi być jakaś zmiana. Było, teraz jest lepiej, teraz jest inaczej. Po drugie, ta zmiana musi być trwała. Czyli przy innowacjach nie mówimy o jakimś chwilowym efekcie, tylko o trwałej zmianie procesu na lepszy, tańszy, szybszy. Po trzecie, ta zmiana musi mieć wpływ na wyniki firmy lub na jej wartość, czyli musi mieć jakiś wymiar ekonomiczny. Dopiero wtedy mówimy w biznesie o innowacji. W jaki sposób menadżer HR może dokonywać innowacji? Może dokonywać na kilka sposobów. Po pierwsze, może mieć świetny pomysł. Taki pomysł, którym zarazi innych i pomysł, który spodoba się i będzie prowadził do jakiejś zmiany na lepsze, to jest najbardziej typowy sposób innowacji. Drugi sposób, w jaki menadżer HR może uczestniczyć w innowacji, to jest przekonanie organizacji do tego, że ten pomysł jest dobry. Budowanie relacji, budowanie wsparcia dla tego pomysłu. Trzeci sposób to opracowanie tego pomysłu w formie jakiegoś biznesplanu. Przekonanie zarządu do tego, żeby podjął decyzję o wdrożeniu. I wreszcie czwarty to samo wdrożenie. Czyli nie trzeba być koniecznie kreatywnym, żeby wdrażać innowacje. Jedna osoba może być kreatywna, może mieć pomysł, druga będzie przekonywać i budować wsparcie dla tego pomysłu. Trzecia osoba będzie opracowywać biznesowo ten pomysł, a czwarta będzie go wdrażać. HR jak najbardziej w firmie powinien być innowacyjny i powinien innowacje wprowadzać. Nie sprzedaje, nie produkuje, w związku z tym nie ma innego wyjścia, jak być innowacyjnym. Albo będzie innowacyjnym, albo tak naprawdę nie ma dla niego miejsca w biznesie.